Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na taki dosyć spontaniczny film, w którym chciałam Wam przedstawić taką moją akcję czytelniczą, taki tygodniowy maraton czytelniczy, który zorganizowałam dosyć spontanicznie, ale o szczegółach za chwilę. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że ostatnio czytałam thrillery, przeczytałam konkretnie dwie książki z tego gatunku i strasznie się wciągnęłam, mam jeszcze kilka książek w planach. I właśnie pytałam Was też o Wasze polecenia, jeżeli chodzi o thrillery, o książki, jakie warto w tym gatunku przeczytać. I z wieloma osobami rozmawiałam, wiele osób też mi pisało, że czytacie razem ze mną i pomyślałam, że to jest świetna okazja, żeby właśnie stworzyć z tego maraton. Jest to taka moja pierwsza samodzielnie organizowana akcja czytelnicza, także z góry przepraszam za wszelkie niedociągnięcia, ale będzie mi bardzo miło, jeżeli w tym tygodniu, czyli od 13 do 20 czerwca, ponieważ maraton zaczyna się dzisiaj, w niedzielę, bo tak jak mówię, jest to bardzo spontaniczna akcja, będzie mi bardzo miło, jeżeli w tym czasie będziecie chcieli do mnie dołączyć i czytać thrillery albo książki z elementami thrillera razem ze mną. Na moim Instagramie m.podłogaritz dostępne są plansze, które możecie wykorzystać. Możecie wykorzystać te plansze do napisania swojego TBR-u, do przedstawienia swojego TBR-u. Oczywiście, jeżeli oznaczycie mnie na Instagramie, to ja bardzo chętnie będę udostępniać Wasze czytelnicze plany, Wasze postępy, Wasze polecajki, jeżeli mielibyście ochotę polecić coś innym osobom. No i właśnie w tym filmie ja chciałam pokazać Wam mój TBR, ale też chciałam Wam polecić kilka książek z tego gatunku, być może jako inspirację właśnie dla Was, gdybyście zechcieli dołączyć. Postaram się nagrać z tego maratonu reading vloga, a jeżeli to mi się nie uda, to na pewno pojawi się na końcu, to znaczy w niedzielę albo w poniedziałek już raczej jakieś takie podsumowanie na temat tego, ile książek, jakie książki udało mi się przeczytać i czy udało mi się wypełnić mój TBR. Ale zanim TBR, to chciałam Wam polecić kilka książek, właśnie m.in. te, które ostatnio przeczytałam, ale nie tylko. Pierwszą z tych książek jest książka, mam wrażenie, bardzo znanej pisarki thrillerów, B.A. Paris. Jest to książka Na skraju załamania. Z tego, co ja pamiętam, to jest to druga jej książka wydana w Polsce. Natomiast ja tę książkę dostałam kiedyś od Krzysztofa na Dzień Kobiet, razem z inną książką i tak leżała od tamtej pory, myślę, że już tak ze 3 lata na mojej półce, aż w końcu naszła mnie taka ochota na jakiś thriller i stwierdziłam, że sięgnę właśnie po tę. I muszę przyznać, że dokładnie tego po tej książce oczekiwałam. To znaczy, ona mnie na maksa wciągnęła, zupełnie mnie oderwała od rzeczywistości i myślałam tylko o tej książce, nie mogłam się skupić na niczym innym, chciałam do niej cały czas wracać i ostatecznie przeczytałam ją naprawdę bardzo szybko, jak na moje standardy. A jest to historia, która opowiada o kobiecie, która w pewną noc mija gdzieś tam na uboczu samochód. Jest to taka burzliwa noc, bardzo pada deszcz i droga taka mało uczęszczana, dosyć niebezpieczna i widzi tam właśnie zaparkowany samochód i siedzącą w nim kobietę. Natomiast nie udziela jej pomocy, postanawia przejechać dalej, a następnego ranka dowiaduje się, że ta kobieta została zamordowana. I od tamtej pory prześladuje ją ogromne poczucie winy. Myśli sobie, że gdyby się zatrzymała, gdyby jej pomogła, to być może mogła jej ocalić życie i zaczyna sobie po prostu zupełnie z tym nie radzić. Ona popada w obłęd, nie może myśleć o niczym innym, nie może skupić się na najprostszych czynnościach, zaczyna zapominać takie najdrobniejsze rzeczy, które robi w życiu. Zupełnie miesza jej to w głowie i właśnie o tym jest ta historia. No i tak jak wspomniałam, jest to mega wciągająca rzecz. Dla mnie, dla osoby, która nie jest jakoś bardzo doświadczona, jeżeli chodzi o kryminał czy thriller, była to naprawdę interesująca historia, ale wiem też z Waszych opinii, że Wy też tę książkę bardzo polecacie i uznajecie ją jedną z najlepszych tej autorki, tak więc właśnie ode mnie to jest to polecenie. I druga książka, którą skończyłam dosłownie wczoraj, to jest książka Pacjentka. I to jest z kolei historia, która wygrała kiedyś w swojej kategorii Goodreads Choice Awards, nie wiem, 2 lata temu chyba. Ja ją kupiłam w e-booku jeszcze kiedy mieszkałam w Emiratach, ponieważ właśnie stwierdziłam, że to jest coś, co chciałabym przeczytać, natomiast leżała na moim czytniku aż do sprzed paru dni dosłownie, ponieważ właśnie kilka dni temu po nią sięgnęłam i to również była bardzo dobra książka, może nie tak dobra, nie tak bardzo mnie wciągnęła jak Na skraju załamania, ale wciąż. Tutaj z kolei mamy historię kobiety, która pewnego dnia po zupełnie niewyjaśnionych motywów i przyczyn morduje swojego męża, strzela mu tam bodajże 5 czy 6 razy prosto w głowę i od tamtej pory przestaje mówić. Nie wypowiada po prostu żadnego słowa, nie broni się w żaden sposób, nie ma z nią zupełnie żadnego kontaktu i w związku z tym trafia do zakładu psychiatrycznego i tam jest leczona, ale bezskutecznie, aż trafia do niej terapeuta, który jest bardzo zainteresowany jej przypadkiem, no i próbuje takich troszkę niekonwencjonalnych metod, żeby jej pomóc. No i właśnie niekonwencjonalnych, ponieważ z jednej strony jest to taki thriller psychologiczny właśnie, a z drugiej trochę taka powieść detektywistyczna, powiedziałabym, ponieważ ten terapeuta prowadzi nie tylko terapię z pacjentką, ale również kontaktuje się z jej bliskimi, próbuje poznać jej historię, jej dzieciństwo. Ponieważ główna bohaterka Alicia nie rozmawia, to ciężko z nią tak naprawdę prowadzić terapię i całej jej takiej historii, co mogło ją doprowadzić do tego punktu, dowiaduje się właśnie od jej bliskich, od jej rodziny. No i to jest bardzo ciekawy zabieg, muszę przyznać. I chociaż ta książka rozwija się bardzo powoli i momentami jest wręcz nudnawa, to zakończenie naprawdę mega trzymało mnie w napięciu i choćby dlatego zakończenia uważam, że warto tę książkę przeczytać. Chociaż myślę, że taki ostateczny mój
stosunek do tej książki. Dopiero sobie gdzieś tam wyrobię w momencie, kiedy te emocje trochę opadną, ponieważ teraz jestem na świeżo po jej przeczytaniu i jeszcze to wszystko jest we mnie świeże, a chyba musi ta historia trochę we mnie odleżeć, żebym wiedziała, czy na pewno ją polecam, czy jednak nie. Kolejna książka to jest dosyć stara pozycja i książka, która klasyfikowana jest jako horror, ale według mnie idealnie nada się właśnie jako thriller, a jest to Dziewczyna z sąsiedztwa, Jacka Ketchuma. Bardzo możliwe, że o tej książce słyszeliście, bo ona była kiedyś bardzo popularna, zresztą jest też film na jej podstawie, a sama historia inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami z lat 70. bodajże. Mamy tutaj historię młodej dziewczynki, która zostaje porwana przez sąsiadów i przetrzymywana w piwnicy. Tam jest torturowana, poddawana jakimś w ogóle strasznym rzeczom, naprawdę jest bardzo źle traktowana. To są niewyobrażalne po prostu krzywdy, jakie się jej wyrządza. I mamy też grupę młodych chłopaków, którzy się temu przyglądają, ponieważ tutaj całą sprawczynią jest dorosła kobieta, natomiast ona ma wokół siebie takich młodych chłopców, później nastolatków, którzy się temu przyglądają. I to jest też taka książka, która pokazuje, że nie jesteśmy źli tylko wtedy, kiedy wyrządzamy komuś krzywdę, ale również kiedy biernie się tej krzywdzie przyglądamy i nie reagujemy na zło w żaden sposób. No i to jest naprawdę przerażająca historia dla ludzi o mocnych nerwach, także jeżeli jesteście bardzo wrażliwi na takie rzeczy, to nie polecam, bo no tutaj jest mnóstwo trigger warningów, naprawdę. Ja już też tej książki dokładnie nie pamiętam, bo czytałam ją, myślę, że z 8 lat temu, 9 lat temu, ale pamiętam, że wywarła na mnie ogromne wrażenie. I to naprawdę jest jedna z najmocniejszych książek, jakie czytałam. I już ostatnia książka, jaką chciałabym Wam polecić a propos tego maratonu, to też coś, co do końca może thrillerem nie jest, ale z całą pewnością takie elementy w sobie zawiera. A jest to książka Therese Bowman, Utonęła. Jest to debiut literacki tej autorki. Ja o tej książce już mówiłam na swoim kanale, więc też, jeżeli nie jesteście tutaj nowi, to prawdopodobnie o niej słyszeliście. Mamy tutaj taką duszną atmosferę, historię dwóch sióstr, które spędzają razem wakacje chyba gdzieś tam w domku tej drugiej, która jest mężatką i okazuje się, że ten mąż jest właśnie przemocowcem. I na tym opiera się cała historia, to znaczy on się znęca nad swoją żoną i mamy tutaj właśnie, tak jak wspomniałam, taką atmosferę grozy od samego początku. To jest króciutka historia, więc może tutaj nie jest psychologicznie dobrze rozwinięta. Ci bohaterowie mogliby gdzieś tam być lepiej wykreowani, ale mimo wszystko uważam, że jest bardzo dobra i jak na debiut literacki to wręcz świetna, powiedziałabym. Tak jak już mówiłam wielokrotnie, gdyby nie to, że wiedziałam, że jest to debiut, sięgając po tę książkę, to w życiu bym tak nie pomyślała, bo właśnie tutaj ta atmosfera robi swoje, atmosfera i opisy przyrody, które tutaj widzicie zresztą też na okładce, znaczy nie opisy przyrody, tylko właśnie tę przyrodę, takie wodorosty, które odgrywają też dużą rolę w tej historii. Właśnie tymi opisami przyrody autorka buduje niesamowity nastrój i niesamowity klimat w tej historii. Także również bardzo Wam polecam, to jest coś naprawdę króciutkiego, a wartego uwagi według mnie i dobry początek, jeżeli chodzi o przygodę z twórczością Therese Bowman. No dobrze, to teraz przejdźmy do mojego TBR-u na ten tydzień z thrillerami, który sama sobie ułożyłam. I przede wszystkim, kiedy czytałam książkę Na skroju załamania w EA Paris, to zapytałam Was, jakie inne książki tej autorki warto przeczytać. I zdecydowana większość z Was poleciła mi książkę Za zamkniętymi drzwiami. To z kolei wydaje mi się, że jest pierwsza jej książka wydana w Polsce. No i jak widzicie, posłuchałam się Waszej rady, już po nią sięgnęłam, jestem na stronie 80. To jest historia młodego małżeństwa, które z pozoru jest takie niesamowicie idealne. On jest przystojny i bogaty, ona, wiecie, taka z klasą, zawsze elegancka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast coś się tutaj niedobrego dzieje w tym małżeństwie, tak jak mamy tutaj na okładce Perfekcyjna para, doskonałe małżeństwo czy idealne kłamstwo. No ja już widzę, co tutaj się dzieje, nie wiem, ile mogę Wam zdradzić, nie wiem, co tutaj jest nawet w opisie. Okej, w opisie jest zdradzone, że generalnie główna bohaterka Grace nie może się tak naprawdę nigdzie bez męża ruszyć. Ona cały czas albo jest w towarzystwie tego męża, albo siedzi sama w domu, także możemy się domyślać, co się tutaj dzieje, przynajmniej jak na razie tak to wygląda, chociaż jest to thriller, więc może będzie tutaj jakiś zaskakujący plot twist. Natomiast muszę przyznać, że jak na razie, po tych 80 stronach, Na skroju załamania podobało mi się bardziej i na tym etapie książki tam byłam dużo bardziej wciągnięta w historię niż tutaj, no ale jestem na samym początku, w pierwszej połowie, więc jeszcze nic nie mówię, zobaczymy, jak mi się ostatecznie ta książka spodoba. Także to jest pierwsza z tych książek, które sobie na ten tydzień zaplanowałam. Druga książka to coś, co pobrałam sobie na Legimi, a jest to Perfekcyjna rodzina Alex Dahl. I jest to książka, o której ja usłyszałam po raz pierwszy na kanale literackich i tam zainteresowałam się tą książką, ponieważ wiem, że jest tutaj bardzo malutki, ale jednak wątek stewardessy. Także to gdzieś tam od razu przykuło moją uwagę, ale okazuje się, że ta książka też zbiera bardzo dobre opinie. Jest to generalnie historia, która opowiada o porwaniu dziecka, także też wydaje mi się, że będzie taka bardzo emocjonalna. Za dużo o tej książce nie wiem, poza właśnie tymi dwoma rzeczami, o których Wam wspomniałam. Natomiast widziałam, że dużo osób tę książkę już poleca, dużo osób mówi, że jest bardzo wciągająca, także mam nadzieję, że taka właśnie będzie i że idealnie wpisze się w ten maraton z thrillerami. Trzecia książka to również coś, co pobrałam sobie na Legimi i jest to kolejna książka V.A. Paris. Także jak widzicie, wkręcam się w tę autorkę i po kolei czytam sobie jej książki. Natomiast na Legimi pobrałam sobie najnowszą jej książkę, czyli Terapeutkę. Tę książkę również im polecaliście.
miejsce, ponieważ kilka osób napisało mi taką opinię na Instagramie, że te dwie pierwsze książki, czyli Za zamkniętymi drzwiami i Na skraju załamania, były naprawdę świetne. Później gdzieś tam nastąpił jakiś taki spadek, jeżeli chodzi o książki tej autorki. Natomiast Terapeutka jest znowu takim powrotem do jej świetności. A Terapeutka wyszła chyba w kwietniu, także to jest najnowsza książka B.A. Paris wydana w Polsce. I właśnie tę sobie pobrałam na Legimi. Nie mam pojęcia, o czym ona jest, także Wam nie powiem, natomiast planuję sobie ją przeczytać. I ostatnia już książka na moim TBR-ze to jest w zasadzie taka pozycja dodatkowa. Przeczytam ją dopiero, jeżeli uda mi się przeczytać te trzy poprzednie książki, które Wam pokazałam. Jeżeli wystarczy mi czasu, to chciałabym również sięgnąć po Lokatorkę J.P. Delaney. To jest książka, która wyszła już jakiś czas temu i ona czeka na mojej półce w zasadzie mniej więcej od momentu premiery, ponieważ pamiętam dobrze, jaki był szał na tą książkę w czasie, gdy ona wychodziła. Wszyscy tę książkę zachwalali, wszyscy bardzo ją polecali. Wszyscy twierdzili, że jest to jakiś w ogóle fenomen, mega wciągająca historia. Tutaj z tego co wiem, mamy historię kobiety, która wynajmuje mieszkanie u takiego no, dziwnego właściciela, który w ogóle przed podpisaniem umowy najmu każe jej zaakceptować jakiś taki bardzo restrykcyjny regulamin. No i okazuje się właśnie, że ta jej poprzednia lokatorka tego mieszkania już nie żyje. I ta nowa bohaterka, nie wiem jak ona ma na imię, zaraz tutaj zobaczę, Jane. Właśnie Jane jest zainteresowana historią tej swojej poprzedniej lokatorki i odkrywa, że sporo obie kobiety łączyło, to znaczy one są do siebie bardzo podobne, lubią bardzo podobne rzeczy. No i mamy tutaj podobno dosyć ciekawy thriller psychologiczny. Także jestem bardzo ciekawa, tym bardziej, że tak jak mówię, pamiętam jak świetne opinie ta książka zbierała i jak wiele osób zachwyciła. Także mam nadzieję, że ja również będę zaliczać się do tego grona. Kupiłam ją właśnie na fali tych pozytywnych opinii. Ile to było lat temu, kiedy ta książka została wydana? Myślę, że tak ze... No, 4 lata temu, rok 2017, więc no, myślę, że tak 4 lata właśnie na mojej półce czeka, bo tak jak wspomniałam, kupiłam ją tuż po premierze, więc mam nadzieję, że w końcu doczeka się swojego czasu. Tak właśnie prezentują się moje plany na maraton z thrillerami. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w tym tygodniu czytania thrillerów razem ze mną. Koniecznie dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy taki pomysł Wam się podoba, czy weźmiecie udział. Tak jak wspomniałam, po szczegóły zapraszam na mój Instagram, do którego link znajdziecie na dole w opisie jak zawsze. Relacja dotycząca tego maratonu jest również wyróżniona w profilu, także możecie sobie wejść i zerknąć, ona nie zniknie po 24 godzinach, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam. A tymczasem to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!